Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Tym razem jestem sam, znaczy przed chwilą Wiktor wyszedł, co zresztą widać. Ja sobie zbudowałem do końca moje tu są chyba moby pode mną. Idę na tą polankę teraz, bo widzę tutaj dwa rodzaje mobów, które chciałbym sobie zacząć rozmnażać. O, nawet chyba widzę trzy rodzaje mobów, tylko marchewki nie mam. Oni smyszy. I teraz tak, na pewno sobie je obetniemy teraz, te owce. Jeszcze nie wiem po co, ale zrobimy to. Zawsze mogę być dealerem wełny. Oj, kurczaków mamy dużo tutaj, to nawet spoko. Jajka zbierzmy. Troszeczkę zboża potrzebujemy. Dobra. W ten sposób namówili kurczaki, żeby za nami szły, ale na razie tego nie chcemy. Na razie trochę drewna jeszcze zbierzemy. Zbudujemy pierwsze takie prowizoryczne zagrody dla nich. Aha. Dobra. Żeby mieć jakieś źródło jedzonka, najlepiej właśnie mięsko. Chociaż farmę prawdopodobnie też od razu zbuduję przed jakimiś tam większymi eksploracjami. Dobra. Potem to oczywiście się zmieni, zniszczy wszystko. Jak już nie będę chciał. Dobra. W sumie te kurczaki są, można zdobyć, bo tam też są, więc przy okazji już sobie jakieś tam jedzonko weźmiemy. Więcej drzewek. Co to jest za... Ładne są te tereny tutaj. Te góry w ogóle nasze też są bardzo piękne. Ta jest moja. No, kurczę, no jest piękna. To taki blok. Mi się to podoba. Jeszcze potem tam coś się dobuduje i będzie w ogóle baja. Z chłopakami się połączę. Zobaczycie. Będzie epic. Będzie epic. Dobra. Więcej drewna, więcej, bo tych płotków trzeba trochę porobić. A i drewna tak po prostu nie zaszkodzi. Brzuska, brzuska też zetniemy. To na razie mamy trzy rodzaje drewna. Potem też pewnie wyruszę na jakąś eksplorację po drewno z akacji. To na pewno. O, dżunglowe i te dęby takie większe. Ten ciemny dąb chyba to jest, się nazywa. Za chwilę będę musiał też zobaczyć, czy mam zaznaczoną opcję, żeby pokazywało mi biomy slajmowe, bo też bym chciał mieć no, slajmy zabić, żeby mieć pistony. To też jest bardzo fajna rzecz. Dobra, jakieś soconki pozbieramy? Pozbieramy jakieś soconki, nie? Nawet chętnie. Tylko czemu mi na przykład nie wypada właśnie o... z... brzuski. Bruskę bym w sumie nawet bardziej chętnie przygarnął niż jakieś inne drewno, no ale trudno. Nie ma, to nie ma brzuski. A widać chyba właśnie, to jest moja lepianka, z daleka ją widać. Miała być zakamuflowana, no ale nie wyszło. Czy jest tu gdzieś jakaś sadzonka brzuski? To była brzoza i widzę sadzonkę brzozy. Brzozy. Dobra, mamy dwie. Trzy. Dobrze. Zaraz będzie trzeba w Kimę pójść, widzę, bo już się robi ciemno. Dobrze, kurczak pot. Kolejny kurczak pot. No. Dobra, pot. Aha. Dobra, świniak też tu kilka mamy. Fajnie byłoby jakoś je spróbować nagnać. Jako tako, ale dobra. O nie. O nie, panie, idź pan tam. My pana tu nie chcemy, panie creeper. Panie jest dwa i w ogóle nie fajne. I ty w ogóle do mnie idziesz, panie creeper, tak? No dobra, jesteś na trzy hity bodajże. Dobra, w wodzie mogłeś sobie wybuchnąć. Nie ma z tym problemu. Expo, jak widzicie, też już mam całkiem sporo. Trochę się nazbierało. Aha. No ale to i tak nie mam stołu do enchantowania. W ogóle krów nie mam. Krowy też by się przydały. Cinę widziałem tu po prawej, to może sobie jeszcze też od razu teraz zbiorę. Póki jestem na dole i póki mogę tak w jakiś tam sposób sobie odejść kawałek. Trzcina. Dobra, mamy trzcinę. Można z niej robić papier, ale my chcemy na razie sobie ją, jej ilość zwiększyć kilkukrotnie najlepiej. To byłoby najfajniej w ten sposób. Dobra. Tu już sobie zrobiłem wcześniej nieskończone źródełko wody. Chodźmy do domku. Aha. Dobra. To sobie włożymy tu. To sobie włożymy wszystko tutaj w takim układzie. Dobra, i robimy płotki. W sensie
domki dla zwierząt. Nie tak, Albercie. Nie pamiętasz, jak się kraftuje? Staka tego i tak 20 właśnie 4 tego. To się zesplituje w ten sposób. Teraz tak, w jaki sposób się robi opłotki? To będzie furtka. Dobrze. Kury, owce, świnie i krowy. To już sobie cztery zagrody zrobimy, gotowe takie. Dobra, i teraz tak, to będzie po środku. I w ten sposób robimy płotki. Czy nam tyle wystarczy? Nie wydaje mi się, żeby nam... Ej, no halo, o, dobra. Nie wydaje się mi, żeby tyle nam wystarczyło, więc... Zmienimy trochę ilość. Dobra, myślę, że tak na pewno nie zbudujemy tego. Myślę, że to nam wystarczy i myślę, że warto byłoby jeszcze zainwestować w pochodnie. Też byłoby spoko. Albercie, no ale jak ty kraftujesz, no? Dobra. Aha, to nie wypada, to zostaje w ekwipunku. Dobra, to zostawimy sobie tutaj. A to zrobimy tutaj, pójdziemy w kimę. Ach, pyszna yerba. Pójdziemy w kimę, kima już zrobiona. Uhu. A nie, potworku. A, no właśnie, bo potwory są. Szkielet. Mosta kosta. Jest, dwie kości z niego wypadły, dobrze. Dobra, zróbmy sobie od razu zagrody może gdzieś tutaj. I może nawet w tym miejscu, na takich skałkach. Bo fajnie byłoby właśnie już to mieć. Na 4 wam wystarczy, czy na 5? Zrobimy na 5. Dobra, na 5 po środku. I teraz tu też na 5. Będziecie mieli boksy 5 na 5. Takie powinny wystarczyć. Dostałem wiadomość na Facebooku. Nie fajnie podczas nagrywania. Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy w tym momencie, bo nie chcę mi się sprawdzać kto. Na świnie i... Nie, na to i to będę miał tutaj. To w sumie mógłbym już spróbować. Nie mógłbym, bo muszę mieć zboże, żeby owce przetargać. Kurczaki mi się uda, ale nie owce. Dobra, to trzeba będzie na szybcika jakąś motykę zbudować. Dobra. Na szybcika trochę dyrta jeszcze weźmiemy. No, cztery na razie wystarczy. Ale mamy kości. Dobra, to uda mi się zrobić jedną tą. Jak to się nazywa? Zapomniałem. Howeła. O, mam psa pod nogami, nawet nie czułem go. Riko, uważaj. Dobra. I hec. Jeszcze coś zrobię. Za dużo rzeczy naraz, ale spoko. Bo to musi być bezpośrednio, co prawda. Ale to już może być w jakimś tam odstępie. I właśnie w ten sposób to rozegramy. Wystarczy nam tylko jedno. Dobra. Mówiłem? Dobra, wystarczy nam tylko jedno. O, więc sobie przyprowadzimy te zwierzątka teraz. Może najpierw owce. Bo widzę, są dwie koło siebie. Dwie mi wystarczy, po prostu się je potem rozmnoży. Jeszcze nie jedzmy. A może postaramy się więcej od razu owiec przyciągnąć do siebie. Byłoby spoko, by się udało. Dobra, trzy idą za mną na pewno. Patrz. Czy mam laga? Przecież owce... Przecież owce lubią to. A kurczaki? Dobra, kurczaki. No to najpierw kurczaki, bo owce widzę są wybredne. Wskoczą tu? Powinny wskoczyć te kurczaczki za mną. Spokojnie, spokojnie, chodźcie. O, skit tu umarł. Weźmiemy sobie. No chodźcie, kurczaczki. No chodźcie. Dobra, jeden wskoczył. Drugi też. O nie, drugi się tam zapodział, ale też wskakuje, widzę. Dobra. Kurczaki idą.
No chodźcie, chodźcie, kurczaczki. Głupie na rzeź idziecie. Dobra, elo. Oszukane, hehe. Oszukane kurczoki. Dobra, widzę to, że glinę tutaj mamy. Fajnie byłoby tą glinę wykorzystać w jakiś tam sensowny sposób. Może jeszcze owce przekonamy, żeby z nami poszły. Byłoby fajnie. O właśnie. Przekonałem was wystarczająco? No teraz cztery nagle chcą iść ze mną. Dobra, dwie idą tylko. Dwie mi wystarczą w zupełności. W sensie, że teraz w zupełności wystarczą. Dobra, chodźcie owieczki. No, jedna wskoczyła, teraz druga jeszcze wskoczy na stały grunt. Dobra, no i idziemy. Ej, tu. Dobra. Dobra, chodźcie owieczki. Super. No to już mamy temat wyjaśniony z owieczkami. Aha. Postawiłem wam jeszcze pochodnie, żeby wam było w miarę jasno. Super, mamy już wystarczającą ilość do rozmnażania. Kurczaki w sumie mógłbym już rozmnożyć, żeby sobie ten mały urósł. Owieczki za chwilę sobie rozmnożę. Dobra. O, niewygodny fotel. O, no i już nam się tutaj ładnie rozmnożyły. I może na owieczki właśnie też wykorzystamy troszeczkę jeszcze tego i też sobie je rozmnożymy. Te jedno sianko i te jedno sianko. Ta-da! Dobrze. Może uda mi się jeszcze więcej tych owiec ściągnąć, chociaż to nie jest potrzebne, bo na świnie na pewno nie zareaguje to. Świnia potrzebuje na 100% teraz czegoś innego. W sensie marchewki, więc może sobie zniszczmy tą owcę tutaj, pozabijamy te kurczaki tutaj w tym miejscu. Tamte są rozmnożone, więc nie powinno być żadnego problemu, ale na bieżąco też będę je rozmnażał jeszcze. Dobra, dobra. Świnie zostawimy, jak już mówiłem, postaram się poszukać wioski jakieś NPC. Tam zawsze powinny być jakieś buraki, ziemniaki i tak dalej. Dobra, co dalej możemy zrobić? Powiększyć moją farmę. To na pewno też teraz zrobimy. To może skoro jestem tutaj i mam możliwość skorzystania z wydobycia dirtu, to sobie go wydobędziemy. Gdzieś lawa jest podobna, więc nierozsądnie jest kopać w ten sposób, ale... Wiecie, jak kończyły się wszystkie moje serie, nie? Z Minecrafta na hardkorze. Zawsze ubierałem w lawie. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Ten teren może jeszcze tak w miarę sobie wyminecraftujemy. Dobra, mamy to. Plum. Bo mówię, już chciałbym sobie na początku zadbać właśnie o takie pierdoły jak jedzonko czy inne tego typu rzeczy. Ale możemy sobie jeszcze dobudować tutaj kolejną zagrodę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, to tu jeszcze musimy postawić jakąś ziemię. Czy ja tego nie wziąłem? Pewnie, że nie wziąłem, bo po co? Granit. Granit też bardzo fajny materiał. Ostatnio dość często wykorzystywany przeze mnie. Dobra, tu przeprowadzimy świnie. No, brawo Albercie. Czemu się nie chce pochodnia postawić? Czasami się chcą stawiać te pochodnie, czasami nie. Tu jest. Dobra, i tu jeszcze może przerównamy i zbudujemy jeszcze kolejny boks na krowy. Jak uda mi się skądś się przyciągnąć, byłoby spoko. No ale już kury i owce mamy, więc to nam wystarczyć powinno na jakiś czas. O, już jeszcze pająki jakieś koło mnie, super. Raz, dwa, boks. Raz, dwa.
Oj, chyba na mnie starczy płotków. Dwa płotki zabrakły. A wydawało mi się, że miałem ciut więcej tych płotków zrobionych. W sensie ponad stack. No, widocznie się mylę. Dobra, nie pamiętam, jak się robiło płotki, więc zrobimy to w ten sposób. Albercie. To będą pewnie furtki, nie? A nie, to są płotki. Bardzo dobrze. B. Dobra. Pyk. Pyk. A, tylko w drugim miejscu wystarczyło pochodnie postawić. To też spoko. Tu wyrównamy, bo mnie to denerwuje. Nie lubię takich krzywych rzeczy. Dobra. I teraz tutaj może tą farmę zrobimy od razu, czy nie? Czy tak, czy nie? Czy tak? Za ładna jest ta góra, żeby ją psuć, według mnie, w moim odczuciu. W sensie, żeby psuć ten kamień tu pod spodem. Ale tu już jak najbardziej możemy to zrobić, myślę. Uff, no, praca wykonana. Wybaczcie, że teraz się na fotelu przemieściłem, ale jeszcze mnie tyłek boli. Zajęło mi to jakieś plus minus 8 minut, ale tu mam teren w miarę wyrównany. Zrobiłem trawę dla zwierząt, z tym, że tej trawy nie ma, ale ona z czasem... Czy wy słyszeliście ten dźwięk? Jakby to była kopalnia gdzieś w środku. Wow, jestem pod wrażeniem.
Może gdzieś jest pode mną, ale o tym nie wiem. No ale mniejsza. Zrobiłem te tunele, już to widać działa. Trawa będzie tędy szła, aż tutaj dotrze. Najgorzej będzie z owcami, bo one będą gryzły, ale zrobiłem 3 tunele, żeby ta trawa się jako tako rozeszła. Już procesu robienia farmy wam nie będę pokazywał, bo zrobię po prostu po środku pasek, a wokół pasek wody, a wokół zboże, więc to nie jest w sumie istotne. Także w tym momencie jestem w stanie się już z wami pożegnać. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Siemasz! Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytulam ci serduszko.